Powiem wam, że jestem tak zestresowany. Ja nadal nie umiem wierzyć, jak grałem na instrumencie Catacoyla w katedrze na Sycylii. To jest po prostu... Z jednej strony czuję... No tego się nie da opisać. Mam ochotę skakać, krzyczeć z radości. To jest jak, nie wiem, jak dziecku 7-letniemu, który marzy o byciu policjantem, dać się przejechać i prowadzić pościg prawdziwy policyjny. Ja nie wiem, jakby to porównać do... No nie wiem. Jak poczekiwanie na ślub, jak dla dziewczyny, jak kierowcy wyścigowemu, który nie ma nigdy, nie wiem, który się ściga na go-kartach, dać prawdziwą Formułę 1, tylko here you are, go ahead, enjoy the riding. Po prostu no brak mi słów. Ja byłem tak zestresowany, że cały mój plan koncertowy, improwizacyjny po prostu legnął w gruzach, bo nie umiałem się skupić na planie, po prostu wolałem się zatopić w tym brzmieniu. I w tym wszystkim, w tym pięknie, bo to jest całkowicie inny instrument. Całkowicie inne brzmienie też by mikrofon nagrał, gdybyśmy stali tutaj, a inaczej jest, jak się stoi obok instrumentu. Ja zapomniałem, że ja cały czas jestem w gigantycznej katedrze, w której jest długi pogłos. Ja próbowałem się opanować jakoś, żeby robić dłuższe te przerwy, żeby ten dźwięk po prostu wybrzmiał, żeby on się niósł, żeby on był majestatyczny. Prawdopodobnie zostanę zlinczowany przez resztę organistów i muzyków z tego świata, jak mogą tak katować ten instrument, ale weź, przyjedź tu i poczuj to. To jest całkowicie inny instrument. Masz instrument włoski, skopulowany z instrumentem romantycznym francuskim. Całkowicie też jest inny sposób poruszania się po tym instrumencie, ponieważ ten trzeci, cały czas cię mylą cię ustalone zasady, które masz na co dzień w cudzysłowie europejskich, w naszych rodzimych instrumentach, że tam, gdzie jest manuał pierwszy, to jest manuał pierwszy, a nie są dwie sekcje. I też no, trudno jest się też połapać w ciągu 30 sekund. Gdybym miał grać koncert, to bym po prostu musiał przyjechać na całe 2 dni i po prostu grać i uczyć się tego instrumentu. W 5 minut to jest niemożliwe, nie dla mnie. Nie wiem, ile grałem, wiem, że tam spadł ten aparat. Po drodze go potrącił Pierre. Natomiast no, mam nadzieję, że to, co się miało nagrać, to się nagrało. Jestem spełniony, mogę wracać do Polski. To był najlepszy czas w moim życiu, ale wiem, że jeszcze dużo przede mną. Chyba na każdym wyjeździe będę szturmował katedry czy kościoły, żeby sam... Dajcie mi zagrać na organach. A może zmienię tytuł kanału na organista w podróży. Organista, student, astronom, kurczę, sam nie wiem co. Piękne. Całkowicie inaczej brzmi, kiedy się gra przy nią, a inaczej jak się słucha. Muszę to jakoś ogarnąć, te filmiki, później nadrobić. Dobrze, czas to come back. Did. I closed it on the top of Etna. You was on the top of the Etna and closed the battle there. Yes. Opened and closed, at that pressure. Yes, and it was slightly hard to breathe up there on the top. And... now we can see why it was so hard to breathe. It was no yes. air in the air. Yes, no air in the air. And we are at the ground. Yes. And that pressure shows how looks the pressure. Yes. You can trash it. That experiment. Really nice. Normalnie po prostu dalej nie umiem w to uwierzyć, że się udało, że zagrałem. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Mam tutaj swoją ostatnią wieczerzę. Moja torba się znowu nie domyka. Zapomniałem totalnie, jak ja się pakowałem. Nie jestem pewny, czy dobrze pamiętam drogę. Wiem, że tutaj był hardcore. Po prostu muszę iść chyba drogą bez chodnika. I to może zadziałać. Ale po prostu no, granie na tamtych organach, co jest jeszcze ciekawe, traktura, więc naciskanie klawiszy
mechaniczna, ale pewnie było zastosowane dużo rozwiązań w postaci dźwigni Barkera, które niezwykle ułatwiają grę. Cały czas się stresuję, bo już kiedy usłyszałem dźwięk tego instrumentu, to po prostu zakochałem się w nim i no stopło mnie, zgasiło mnie, no po prostu dostałem laga. Tak jak czasami mówię i mam jakiś plan do mówienia i po prostu tracę słowa i to co widzę, to co czuję jest po prostu silniejsze ponad to. Prawdopodobnie gdybym grał na tym cały dzień, poszłoby mi nieco lepiej, ale niech się uczą gorole! Boże, coś polskie, temat spieprzony po całości, trochę lepiej poszło z matką piekarską, a potem na koniec to już oczywiście Bogu rodzica. Żeby wiedzieli, i jak francuski, to na to w stylu francuskim z Notre Dame. Victime paschali laudes. Victime paschali laudes, immolent Christiani. To jest po prostu. To była najlepsza decyzja, myślę, podczas tych wakacji. Nie wiem, co przyniesie kolejny reszta roku. Teraz po prostu trzeba spiąć poślady, przygotować się do następnego wyjazdu. No ale teraz wiadomo, studia, kolejny semestr, trzeba się skupić i robić po prostu to, co do siebie należy. Jak zwykle jestem w drodze do, po nie wiadomo po której stronie iść, na lotnisko. Dochodzi godzina 13, lot mam o 16.10. Bramki się zamykają na 40 minut przed. Mam nadzieję, że machnę dosyć sprawnie kontrolę bezpieczeństwa. Będę musiał sprawdzić jak wyglądają te odloty, z której bramki, który gate i które wyjście. Nie wygląda to zbyt miło. Trochę się czuję jak w Iraku. Ale no po prostu no totalnie inna kultura. Także też totalnie inna część Katani, część po przeciwległej stronie jest o wiele, wiele bardziej zadbana. Więc po prostu to zależy, ale warto było. Warto było. I warto było zostać na weekend. Mam też genialną pogodę, było rano chłodno, teraz wyszło słońce, może będzie jeszcze padać. Co trąbisz, pajacu? No, co, chcesz mnie podwieźć? Ja pierniczę. Trąbi, bo chcę potrąbić, nie idę środkiem drogi, ani nie skręcał, nie wiem. Ale LPG nie ma. A w ogóle przed chwilą nas mijał polski bus na blachach z Katowic. Ho, 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 na narty jakieś. Na narty.pl miał wytatuowane. Jestem ciekawy, ile kosztuje prom, żeby się tu dostać
swoim środkiem transportu, jaki to jest koszt. Naprawdę bardzo, bardzo interesujące. W sumie jak mam lecieć samolotem z powrotem, zresztą troszeczkę mniej się może cykam, ale ze względu na to, że będziemy startować nad morze, a cały czas wieje od morza, więc wiatr będzie podskrzydłał bardzo ładnie, więc jestem tutaj od tej strony spokojny. Także nie wiem, czy to będzie ostatni vlog. Może jeszcze potem załączę przebitki z lotu, a później będzie mnie czekało dużo, dużo, dużo czasu na obróbkę tego materiału. Mam ponad 150 GB wysokiej jakości filmów i fotografii. Kupiłem sobie może kartę pamięci, ale zapomniałem, że potrzebuję jeszcze coś, żeby to potem na to zgrać. I już jestem pewny, że 256 GB na przykład na wycieczkę miesięczną po Stanach to może być ciutkę za mało przy moim tempie gadania, więc chyba będę musiał zainwestować w micro USD. Jezus, w micro USB. W micro SD, wersję 2 TB, bo niby LG G6 obsługuje takie duże pojemności, ale nie wiem, czy to będzie opłacalne, czy nie lepiej kupić na przykład dwa razy po 500. Oczywiście zawsze jedna się może zgubić, bo to jednak małe jest. A czy lepiej po prostu szarpnąć się na jedną kartę, której nie będę musiał potem wymieniać. Bo byłoby bardzo, 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 bardzo szkoda, gdybym ten mały shit zgubił. Ja bym chyba po prostu się zastrzelił. A niestety nie mam internetu, nie mam jak uploadować. Także tak to wygląda. Dzisiaj nie kupiłem nic, czyli w sumie hajs się za wczoraj zgadza, wczoraj wydałem więcej. Jest, nie chodziłem głodny, nie byłem bezdomny, chociaż byłem przygotowany ewentualnie na taką ewentualność, no może to jest chodnik ich, nie wiem. Może, że tak. Ale po prostu bezpieczniej jest iść tu niż tam. O, policja. I to punto, nowym punto. Nie no, ale spoko, naprawdę spoko. Kurczę, totalnie nie wiem, jak ten kanał się ma nazywać. Co chwilę zmieniam zdanie. Nie wiem, czy ten kanał w ogóle ma sens. Ale no bardzo chciałbym się podzielić z sobą, z innymi. Ten, kto będzie chciał oglądać, to będzie oglądał. Nie, to nie, przymusu nie ma. Jak ktoś będzie chciał dać łapkę w górę, to da łapkę w górę, jak nie, to nie. To jest po prostu dla mojego hobby. I nie nastawiam się, że będę kiedykolwiek jazdą YouTube'a. Dobrze, tutaj powinienem raczej przejść, bo jestem w sumie na powierzchni wyłączonej. I oczywiście teraz z dupy 2000 aut. To się nadaje na ćpanych architektów. Chyba będę musiał potem sprawdzić, gdzie jestem, bo nie wiem, gdzie jestem. Okej, 10 minut nagrywki, także nie będziemy tego montować. Czy ja wspominałem, że oni mają problemy z chodnikami?
Ale dochodzimy. Aeroporto di Catania, Fontana Rosa. Właściwie roza znaczy w sumie czerwony, a nie różowy. Czyli czerwona fontanna, albo fontanna czerwieni. Ale fontanna to jest fontanna. Troszeczkę mi już urywa ramię, ale myślę, że mam dobry timing. Zdążę przed ewentualnym deszczem. I myślę, że około 19 będę już w Polsce. Niestety nie chcę się żegnać z tą pogodą. Jest cudowna, ja mam cały czas lato we łbie. I... Jezu, no po prostu tak się jaram, ty! Grałem na organach za Sycylii! To nikogo przynajmniej nie ma, to się mogę wykryczyć. Kurde! Niesamowite. Dobra, to następna, następny target to katedra w Beauvais. Reims. Orian, czyli wszystkie francuskie. Jak będę upadł, to się może dostanę do tego Paryża. Ale to byłoby cudownie, no. W sumie jako organista niezbyt przepadałem za instrumentami typowo romantycznymi. Tutaj bardziej kieruję słowo do muzyków. Zawsze one były masywne, ciemne. Trzeba było bardzo dużo włączyć głosów, jeżeli się grało na mszy. One nie były... Może zamysł był romantyczny, ale wykonanie, no to nie jest to, nie jest to co organy Kawakoyla. Kawakoyl. Nie pamiętam, jak się to czyta. Francuskie nazwy się bardzo trudno czyta. Ale cicho, bo się uczyłem francuskiego przez 3 lata i do tej pory umiem powiedzieć, że suis pantalon. Czyli I am spodnie. Więc, no po prostu... To jest totalnie inny instrument, to jest... Oczywiście, to jest jak Formuła 1 i to perełeczka w sumie na całej Sycylii i w ogóle jeżeli nie we Włoszech całych. 47 głosów. No po prostu miałem za mało czasu, żeby to ogarnąć. To jest po prostu... To jest tak samo jakbyś pilotował, nie wiem, małą Cessnę i w tym momencie ktoś ci powie, no wsiądź sobie za sterami Antonowa, no proszę bardzo, go ahead, leć. Lecisz. No to jest tak, że to jest najlepsze porównanie. Albo chociażby pilotujesz sobie małą Cessnę, albo chociażby przesiadasz się do zwykłego klasycznego, albo nawet nie klasycznego, do porządnego Boeinga, albo jakiegoś Airbusa. No także, no to jest po prostu rozsadza mózg. Totalnie inne brzmienie. Typowo francuskie wieje po prostu brzmieniem z Notre Dame. Wszystkie języki, te takie kaczkowate głosy. Totalnie inne brzmienie. Po prostu totalnie inne brzmienie. Po prostu, sorry. Miał być koncert, a ja się po prostu bawiłem. No, dać dziecku zabaweczki, no po prostu organki mu dać. Nie chcę pana Pinkala przez 20 minut. Bardzo chciałem się pobawić pojedynczymi głosami, bo każdy pojedynczy głos jest unikalny, a w tych organach to szczególnie. To jest jak, jeżeli grasz na organach i masz do dyspozycji 47 głosów, co nie jest wcale dużo, to jest większy instrument, owszem, duży instrument, ale są o wiele, wiele większe. Przed organy w Licheniu, jeżeli dobrze pamiętam, mają 150 głosów. Chyba 7, ale nie jestem pewny. Ponad 150 głosów na pewno. Po prostu się zasiadasz przy konsoli, która jest większa od ciebie, wyższa i ma już do dyspozycji chyba 6 manuałów tam jest. Chyba tak. Ta szczegla na nich troszeczkę niekomfortowo, bo grałem w Licheniu. Tam są umieszczone te organy. Bodajże producentem był Zych, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba Zych i spółeczka. No to jest totalnie inaczej. Chociaż one też mają dużo zaczerpnięte z francuskich organów. No ale na przykład no tutaj... No nie wiem co powiedzieć, znowu mnie laguje. Cały czas mnie laguje, cały czas mam blokadę umysłową. A...
To jest... Aha, już wiem, co chciałem powiedzieć. Jeżeli grasz na organach, no to każdy głos jest unikalny. To jest jak... barwę, którą chcesz stworzyć, to jest jak dobieranie przypraw. Ja prawdopodobnie i tak przesadziłem, bo z tego, co ja już słuchałem drugi raz, to jest to plama dźwiękowa. Po prostu cały czas chcesz grać, ale zdasz za dużo wszystkiego, no to potem to wychodzi z tego nie zawsze do... Nie, jeżeli chcesz, masz zamiast zrobić zupę, która jest łagodna, no to nie wpieprzysz tam wszystkiego, bo będzie nie do zjedzenia. Czasami warto jest dać wszystko, jako finał. Mam nadzieję, że mi to w miarę jako tako wyszło. Niech się uczą, kurde Boże, coś polska, matko piekarska, Bogu rodzica. I żeby im zrobić przyjemność, to coś bardziej znanego. No, po prostu zaskoczony tą melodią, którą on zagrał. No, po prostu... Liczę na ciebie, ojcze, liczę na każdy dzień. Jan Paweł II bardzo to lubił, no po prostu sztos. Po prostu... Unimagine. Not to imagine. Okej, już wiem, gdzie sobie zrobię przerwę. To po prostu, no, każdy głos ma swoją specyfikę, każdy jest unikalny, każdy ma swoją charakterystykę. I służy do czegoś innego, można za pomocą niego stworzyć coś innego. Jeżeli do niego dołączysz inny głos, tak działają organy, nie jest to zbiór osobnych głosów, tylko po prostu... Jeżeli masz jeden głos, dodasz do niego drugi, no to nie masz jeden plus jeden, tylko masz trzeci totalnie inny. Po prostu nawet mając 47 różnych odcieni, czy nie wiem, jak to opisać dobrze, po prostu różnych składników, to także można je miksować, że kombinacje w tym momencie no, przekraczają ludzkie wyobrażenie. Jest co grać, jest na czym grać. Rozwiązania konstrukcyjne z tym łączeniem manuału, ze ściąganiem języków do innych sekcji, szczególnie do pedału, też jest bardzo, bardzo ciekawe. No jest to niesamowite. Ale też jest smutne to, że wynagrodzenie tego konkretnego organisty wynosi 150 euro, wliczając w to pogrzeby na miesiąc. W sumie to zależy, bo ma 4 msze plus pogrzeby. A jedna msza na niedzielę. No to podzielmy, nawet gdyby 160 przez 4, no to mamy 16 przez 4. Czyli 4 czy 40 euro za mszę. No to powiedzmy nieco więcej niż 150 zł. I jeżeli wypadnie pogrzeb, no to po prostu mniej. Jak na realia sycylijskie, to jest jałmużna, czyli w sumie to, co organiści dobrze znają w Polsce. Dobrze, trzeba sprawdzić, kiedy i gdzie lecę, także znowu się rozgadałem na 10 minut. Do zobaczenia w Polsce. No, prawie tak samo w Katowicach, od razu do security control, poszło jak spłatka bez problemu. Mam nadzieję, że jeszcze się nie będą czepiać, że mam torebkę, kurde, z free duty, a jeszcze zobaczę, jakie oni mają tutaj torebki free duty. U nas by krzyczeli, że znowu ojejku, ojejku, państwo wyznaniowe i ojejku, masakra. Ładno. 1965. Nikola i Michał Spena. Mikołaj i Michał Spena. Bardzo ładnie. No i
co, jest 14. Wróć? Nie, 14:17 i mam niecałą godzinę do lotu. A gdyby ktoś nie wiedział, skąd lecą, to na pierwszym piętrze, to trzeba iść na pierwsze piętro do terminalu A. Na sam jużki początek. A ominąć te strefy covidowe, terminal A, pierwsze piętro, czyli w sumie podobnie jak w Katowicach. Ale w Katowicach był terminal B. Co? Wizard do chuja? Leci? Kluj! A myślałem, że chuj. Dobrze, i Katowice 16:10. I za godzinę się dowiemy, który gate jest. No dobrze. Punta Narosa. Jezu, ja nie chcę stąd lecieć. Zielone, kurde, palmy i drzewka. Ja mogę się doczekać następnego celu, jaki będzie target. Czy Maloryka? Cypr, może Malta? Na pewno chcę zwiedzać ciepłe kraje z plażą. Included. I wszyscy do alkoholu prawie. Masakra. Masakra. Cannoli, pizza, arancini. No. Ja nie chcę wracać. Dobrze. A, i w ogóle mam w torbie zdezelowane arancini, ale mam. I mam resztki chipsów, także też poszło spoko. No, ale niestety moja San Benedetto, musiałem wypić tyle, ile się dało i wyrzuciłem sam do kubła. No niestety, nie dało się przemycić. A, ale przynajmniej trochę arancini będzie. Żeby posmakować sobie, jak się przybędzie w Polsce tych włoskich smaków. Okej, okay, dobrze, to ja już idę do fortepianu. Tyle ludzi? W sumie... Zobaczymy. Bardzo się nie chcę kamerować, ale zobaczymy.
Thank you.
having crew 10 minutes for landing. Thank you.
Szanowni Państwo, witamy w Katowicach, w Wieczór Lokalny, to godzina 2:27. Dla Państwa bezpieczeństwa prosimy o powrót na miejsca zapiętych.